Witajcie moi drodzy, z tej strony Kusok, My Retro Hobby. Dzisiaj sobie porozmawiamy o czymś troszkę nietypowym, nie do końca związanym z retro. Znaczy związanym, ale nie tak bezpośrednio. Porozmawiamy sobie o druku 3D na usługach retro, ponieważ podejrzewam, że wielokrotnie wielu z Was miało tego typu problemy. No, został jakiś tam karcik, nie wiadomo tak naprawdę co to jest. Wciska się go w konsolę ciężko, potem jest problem z wyjęciem i tak dalej, i tak dalej. No i co? No i znalazłem rozwiązanie. Rozwiązanie leży tutaj. To jest obudowa na kart drukowana na drukarce 3D, bo jak zapewne wiecie, zajmuję się drukiem 3D i z tego żyję. Tutaj wkładamy, nie wiem czy to widać, są takie ząbki, o widać. Są takie ząbki, w które wkładamy, które nam blokują, żeby kart nam nie poleciał do góry ani do dołu. Niestety cały problem polega na tym, że nie było standaryzacji odnośnie kartów i występują karty takie, gdzie by trzeba było zrobić tutaj takie wystające dżingle, żeby to wcisnąć, żeby zablokować od uciekania albo od góry jakieś tam, jakąś tam blokadę. No, jest to złożony temat. Każda praktycznie płytka musiałaby mieć osobny, znaczy musiało być kilka typów opakowań. Ja sobie zrobiłem taki, bo po prostu na próbę. Tu mamy drugą część obudowy z takimi właśnie pinami dociskowymi cartridge. Zamykamy jedno w drugie. Zatrzaskujemy. I cartridge jest gotowy do użytku. Prezentuje się to tak sobie, no to wiadomo, nad tą powierzchnią muszę popracować, nad tą też, ponieważ to była tylko druk próbny. Ale fajne jest to, że w każdej chwili możemy zrobić pyk. I jesteśmy, mamy z powrotem wyjęte, zatrzask i jest gotowe. Taka fajna rzecz, myślę, że bardzo przydatna, no bardzo przydatna. Po prostu sobie zamodelowałem tą obudowę. Zamodelowałem na wzór karta, pomierzyłem i jest spoko, pasuje do... Teraz kolejna sprawa. Kolejna sprawa jest taka, że zawsze miałem problem z zorganizowaniem kartridży. Tu są na przykład na Game Boy Advance. I żeby rozwiązać ten problem, zrobiłem sobie tego typu podkładkę stojaczek, gdzie po prostu cartridge ląduje w przegródce. Tutaj akurat są niskie, mogę, że można zrobić wyższe, żeby było stabilniejsze, ale mi po prostu ja potrzebowałem na szybko, więc żeby skrócić czas, zrobiłem sobie niziutkie. To jest bardzo wygodne. Układam sobie o jeden, drugi i tak dalej, i tak dalej. Tu mam tą samą historię, tylko że na kartridże z Game Boya klasycznego. No i pojawił się problem u mnie z kartridżami na Nintendo DS i 3DS. I zrobiłem sobie takie podstawki, z tym, że tu jest taka historia, że to są bardzo pasowne są te. Na wcisk wchodzi, o, możecie sobie zobaczyć. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, o, mogę trzymać tylko za to. Nie wypadają. Po prostu na tym mi zależało, żeby sobie ten temat uporządkować. I kolejna sprawa, między innymi, o którą pytał Lepa przez Facebooka mnie, to są stojaczki. Widzicie, no, mam konsolkę. Zamodelowałem sobie stojaczek pod konsolkę. Tutaj macie troszkę ostry kąt, żeby po prostu ona sobie stabilnie stała. I zrobiłem kilka różnych modeli pod różne konsole. Tutaj mamy model pod konsolę Game Boy Advance. I ona sobie stoi. Mamy też większy troszkę model pod klasycznego Game Boya. Ponieważ klasyczny Game Boy gabarytowo jest troszkę większy. A dalej chcemy go trzymać w miarę pionowo, tak aby środek ciężkości był gdzieś tutaj, żeby to nam się nie przewracało w żaden sposób. Więc sobie po prostu kładę podstawkę, biorę sobie Game Boyka, wstawiam i sobie stoi. Pięknie się prezentuje. Game Boy Color. Taka sama historia. Troszkę mniejsza. Podstawka, kolor troszkę inny. Też można sobie Game Boyka postawić.
mikrusek, kolejna podstaweczka, pokecik, no i PSP. Jak postawić PSP? Bardzo wiele pytań, jak postawić PSP? No to tak, o, proszę, pyk. Jest to podstaweczka akurat uniwersalna dla Game Boya i dla PSP. Zależało mi na tym, żeby te mniejsze konsole były pod delikatnym kątem, ponieważ jak mam je na półce, żeby po prostu było fajnie widać ekrany, a te większe konsole po prostu, żeby były prosto, ponieważ te większe mam zawsze na najwyższej półce, więc nie ma tutaj problemu. No i tak to się prezentuje. I teraz będzie chwila marketingowa na reklamę. Gdybyście byli chętni na jakieś gadżety tego typu lub coś podobnego, lub macie jakąś potrzebę wydruku 3D, zapraszam do mnie. Jestem właścicielem firmy Plexmed. Można ją znaleźć na Facebooku. Niektórzy już znają tą firmę z współpracy z Dark Archonem, z automatem, z drukowanej 3D obudowy do automatu z Terminatora, czyli z Famiclona. Polecam się, pieniądze nie ulegną zmarnowaniu, nie przejem ich. Chcę po prostu, założyłem Patreona, ale bardzo dużo ludzi mi zarzucało, że Patreon to nie jest najlepszy pomysł, więc stwierdziłem, że mogę swoją pracą zarobić na rozwój kanału. Wy dostaniecie coś realnego, fizycznego, co wam się przyda. Ja nie zmarnuję tych pieniędzy, tylko po prostu wydam na kolejne retro, uratujemy kolejne fajne egzemplarze. I myślę, że wszyscy będą zadowoleni. To nie będzie tak, że po prostu zrzuta za nic. Tak, o, bo kusok żebra. Nie, 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 nie żebra. Ja po prostu, jak ktoś nie chce dobrowolnie się dokładać, nie nalegam. Ja sobie zapracuję. Między innymi z waszą pomocą też, jeżeli tylko będziecie mieli ochotę. Tego typu rzeczy mogę wykonać, mogę wysyłać, nie ma najmniejszego problemu. Także koniec reklamy. Tutaj takie fajne zastosowania druku 3D. Akurat na potrzeby retro. Jest jeszcze masę innych zastosowań, ale o tym będzie można już niedługo zobaczyć na moim kanale właśnie Plexmed. Linki będą w opisie do tego kanału. Trzymajcie się, pozdrawiam, na razie, cześć!